przywitać w imieniu Jezusa Chrystusa i pozwólcie, że zacznę od krótkiej modlitwy. Ojcze, jak tak teraz kieruję swój wzrok do Ciebie i Panie, Ty widzisz, jak bardzo puste jest, jak bardzo pusty jestem, potrzebuję Twojego napełnienia. Duchu Święty, ja proszę Cię, abyś namaścił moje usta, aby to, co chcę przekazać, Panie, zostało dobrze zrozumiane, ale przede wszystkim płynęło z Twojego serca. Modlę się o to, aby Panie, każdy z nas i ja, i każdy, kto tutaj siedzi, mógł zostać ubogacony Twoim przesłaniem. Tak potrzebujemy, Duchu Święty, Twojej obecności, Twojej społeczności. Panie, wypełnij nas dzisiaj wszystkich tutaj na tym miejscu i pozwól cieszyć się Twoim słowem i Twoją obecnością. Amen. Amen. Kochani, ja chcę bardzo was wszystkich przywitać w imieniu Jezusa Chrystusa, powiedzieć, że cieszę się. Jest to wielki przywilej, że mogę tutaj stać, że mogę usługiwać i też no muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem takiej spoistości ostatnio tematyki, którą Duch Święty wierzę kładzie do naszego zboru, do naszego kościoła. Kiedy brat Jasiu Śliwka ostatnio mówił na temat przestrzeni Ducha Świętego w naszym wnętrzu, żebyśmy zrobili przestrzeń dla Ducha Świętego i z czym się to łączy, bardzo silnie we mnie odzywały się myśli Boże i słowa, które mówiły też na temat Ducha Świętego. I kiedy dowiedziałem się, kiedy pastor poprosił mnie kolejny raz o zwiastowanie, już wiedziałem, o czym będę mówił. Miałem to bardzo może chaotyczne, ale te wszystkie myśli po prostu mi już dawno przyszły i wiedziałem, że muszę się z tym podzielić. Wyzwaniem dla mnie było, aby to chronologicznie, zrozumiale przekazać, przygotować. Mam nadzieję i ufam, że dzisiaj każdy z nas, i wy, i ja, bo jak wiecie, najwięcej korzysta ten, który się przygotowywuje, bo musi najwięcej czasu spędzić w słowie, w modlitwie, ale że każdy z nas dzisiaj będzie ubłogosławiony i potraktujcie to, że Duch Święty mówi do serca każdego z nas i do Kościoła. I to jest dłuższy proces. To, co tu miało miejsce przed chwilą, kiedy brat Jan Śliwka się modlił o ten czas, o przebudzenie, o nowe namaszczenie, o wylanie Ducha Świętego, no ja myślałem, że tylko przyjdę i powiem amen i w zasadzie to moje kazanie było. Chociaż nie wiedział, o czym będę mówił, że to będzie też na ten temat. Więc absolutnie ta tematyka jest nieuzgadniana, ale myślę, że ona jest w pewien sposób, jest to kontynuacja tego wszystkiego, co od jakiegoś czasu tutaj Duch Święty do nas chce powiedzieć. I zacznę może od tego, że kiedy czytamy Boże Słowo, to są takie miejsca, które nam wchodzą łatwo, które rozumiemy, obietnice, ale są takie miejsca, które czytamy, sprawiają radość w naszym sercu, ale do końca nie jesteśmy w stanie sobie samych ich wytłumaczyć. I ja też mam takie miejsca w Biblii, kiedy ich czytam wielokrotnie, to mówię, Boże, to jest tak piękne, tak wielkie, że ja tego absolutnie nie mogę pojąć, nie mogę tego zrozumieć. I skierujmy się do Ewangelii Mateusza, to jest takie jedno z pierwszych słów, ale to jest też słowo, myślę, dla każdego z nas, abyśmy jak gdyby złapali ten autorytet i to przesłanie, które Nowy Testament, Nowe Narodzenie i społeczność z Duchem Świętym wlewa do naszego serca. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział i 11 werset. Zapewniam was, mówi Jezus, spośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie było większego niż Jan Chrzciciel, a najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż on. Czytam te słowa, mówię, wow, jak to może być? Abraham, Izak, Dawid, Salomon, cała lista, cała plejada, a tu Jan Chrzciciel, no jeszcze jest to zrozumiałe, jeszcze Jan Chrzciciel jest większy niż on, ale teraz każdy w Królestwie Niebios jest większy niż wszyscy oni razem? To jest słowo, które zawsze wbija mnie w pion i myślę, Boże, co Ty chcesz przez mnie, każdego z nas, przez swój Kościół czynić? Dlaczego podniosłeś nas aż do takiego poziomu, do takiego majestatu? Zgodzicie się z tym, że to jest słowo, nad którym nie można przejść do poziomu, do porządku dziennego i dalej sobie czytać. To musimy rozważać w naszym sercu. Ja wierzę, że różnica
między właśnie starotestamentowymi bohaterami wiary, Janem Chrzcicielem, który był na końcu Starego Testamentu, że tą różnicę możemy znaleźć w pierwszym liście Jana, 2 rozdział, 20 werset. Dla mnie osobiście jest to odpowiedź, która w jakiś tam stopniu tłumaczy czy kontynuuje tą myśl. Wy jednak macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście świadomi stanu rzeczy. My jednak mamy namaszczenie od świętego. Duch Święty mieszka w nas. Twoje i moje ciało stało się świątynią Ducha Świętego. Bóg, jedyny w swojej Trójcy, w postaci Ducha Świętego zamieszkał w tobie i we mnie. Aleluja. Niech ktoś powie amen. To jest cudowna wiadomość dla nas, że my już nie musimy polegać na sobie, nie musimy polegać na własnej sile, na własnym zrozumieniu. Duch Święty, który mieszka w nas, namaszczenie od Świętego, wszyscy jesteśmy świadomi rzeczy. On stwarza w nas inną jakość. On stwarza nas inny poziom. Dlatego nazwałem to swoje zwiastowanie dzisiaj świadomość Ducha Świętego w nas. Bracie i siostro, i ja tak samo. Czy mamy świadomość Ducha Świętego w sobie? Czy mamy świadomość tego, kto w nas mieszka, kto w nas operuje i jakie to daje możliwości dla mnie, dla mojego życia, ale też dla mojego Kościoła? Jest to rzecz, nad którą warto się zastanawiać. Jaka jest rola Ducha Świętego we mnie? Jaka jest rola Ducha Świętego w Kościele? Co Duch Święty chce robić dzisiaj na świecie? Słuchaliśmy tutaj dzisiaj w czasie modlitwy właśnie o tym, że jesteśmy spragnieni, aby Duch Święty operował nie tylko w nas, nie tylko w Kościele, ale w mieście, w Polsce, że są proroctwa, że są wypowiadane, że kościoły się wzbudzają, że nowe dary są wzbudzane, że nowi zwiastujący są powoływani. To jest element budowania Bożego Królestwa w naszym kraju. A to, że jesteśmy bardzo, bardzo na początkowym momencie, to jest inna sprawa. Dlatego nasza determinacja musi być silniejsza, nasze pragnienie musi być silniejsze, ale też zrozumienie tego, co Bóg przez Ducha Świętego chce w nas, we mnie, w tobie robić. Dlatego, że bez osoby Ducha Świętego nie byłoby w zasadzie nic. Nie byłoby stworzenia świata, nie byłoby pisma, które dzisiaj możemy czytać, nie byłoby nowonarodzenia, czyli mojego życia i twojego życia duchowego, nie byłoby zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, a w zasadzie powinienem powiedzieć, nie byłoby zmartwychwzbudzenia, bo Jezus został zmartwychwzbudzony przez Ducha Świętego, tak poprawnie mówiąc. Nie byłoby świętości w nas, nie byłoby dzisiaj tego Kościoła. Także jest takie słowo, które może nie jest często wymieniane wśród nas, ale mi się ono bardzo podoba, że pilnujmy adoracji Ducha Świętego. Adoracji, czyli takiego bezinteresownego, takiej świadomości Jego obecności w nas. Adoracja czegoś to jest... To nie jest fakt, że przychodzę, bo mam sprawę, przychodzę, bo mam modlitwę, przychodzę, bo mam problem niezałatwiony albo jakąś potrzebę, ale przychodzę dlatego ze względu na osobę. Duch Święty, żeby zastanowić się nad tym dalej, no musimy troszkę chronologicznie popatrzeć na obecność Ducha Świętego. Oczywiście to moje zwiastowanie jest bardzo skrótowe i w zasadzie to jest parę myśli, które połączyłem ze sobą, więc proszę, abyście go nie traktowali jakoś studium, bo wiele miejsc tutaj nie będzie poruszanych. Ale jeżeli czytamy Biblię, to już na 2 wersecie pierwszej Księgi Mojżeszowej, 1 rozdziału mamy napisane, że Duch Święty był na ziemi. On już operował, on już działał, on już w zamyśle Bożym stępował na Boże Słowo, które było wypowiadane i rzeczy się tworzyły. Więc przez to Duch Święty nie jest osobą, która się pojawia w Nowym Testamencie. Duch Święty on był zawsze, dlatego że jest Bogiem. A my możemy czytać od 1 wersetu Biblii. Początek Ducha Świętego w nas, czyli już nowotestamentowa Jego obecność w ludziach wierzących, to możemy znaleźć w Ewangelii Jana 20:20. Jezus następnie tchnął na nich i powiedział:
przyjmijcie Ducha Świętego. Powiedział to do swoich uczniów. Duch Święty wtedy zamieszkał w uczniach, ale to jeszcze nie była ta pełnia, o której Jezus myślał. Ale tutaj mamy ten pierwszy moment, kiedy Duch Święty powszechnie zaczął zamieszkiwać w ludziach wierzących. Jego obecność diametralnie zwiększyła się podczas chrztu w Duchu Świętym. I ja będę parę wersetów, tych wersetów może być dość sporo, ale chcę, żebyście mieli to potwierdzone w piśmie. Więc jego obecność diametralnie zwiększyła się podczas chrztu w Duchu Świętym. Dzieje apostolskie 2:4 mówią o tym wydarzeniu. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. Tutaj mamy drugą, inną formę zamieszkiwania Ducha Świętego w wierzących czy nad wierzącymi. Ja nie chciałbym tutaj jakiś, żeby łapać się w słówek, ale kiedy czytamy, kiedy Jezus tchnął, wtedy Duch Święty zamieszkał w ludziach wierzących. Tutaj mówimy, że ludzie wierzący zostali wypełnieni, czyli zostaliśmy wypełnieni w całości naszej istoty. I to jest piękne, że ta obecność Ducha Świętego wielokrotnie się zwiększyła. Bóg i Boże zamiary miały swój cel w tym, dlatego że zaczął powstawać Kościół. Zaczęli ludzie wierzący budować Boże Królestwo tutaj na ziemi. I to napełnienie jest nam bardzo potrzebne, dlatego że my potrzebujemy napełnienia, namaszczenia do służby. Potrzebujemy namaszczenia do mówienia świadectwa. Potrzebujemy darów duchowych też, o których tutaj już żeśmy się modlili. To wszystko przynosi wypełnienie, które Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy wylał na całe zgromadzenie, które było tam w Wieczerniku obecne. Więc bez obecności Ducha Świętego, bez namaszczenia, bez wylania, bez chrztu w Duchu Świętym, nasza działalność kościelna, czy nasze budowanie Kościoła byłoby absolutnie kulawe, a wręcz, żeby nie powiedzieć, niemożliwe. Dlatego kiedy Duch Święty zamieszkuje, wypełnia człowieka, w naszym sercu zostają zrodzone zupełnie nowe rzeczy. Rzeczy, do których byśmy nie przewidywali, że mogą się wydarzyć. Ja w życiu bym nie powiedział, że ja będę musiał kiedyś tutaj stanąć i głosić słowo, ale wierzę, że Duch Święty daje mi odwagę, uczę się tego. Więc powołanie do jakiejkolwiek służby nie jest możliwe bez wypełnienia Ducha Świętego. Powołanie do uwielbienia, powołanie do głoszenia słowa, do ewangelizacji, powołanie do modlitwy o innych. Bez obecności Ducha Świętego to mogą być puste rytuały religijne. Rzeczy, które są budowane z Ducha Świętego, okazują się trwałe. One się okazują mocne. Ich nie trzeba poprawiać. Służby budowane z namaszczenia Ducha Świętego są trwałe. Powołania liderów, które są z namaszczenia Ducha Świętego, są trwałe. Powołania czy budowanie czegokolwiek bez Ducha Świętego doprowadza do tego, że to jakiś czas funkcjonuje, a potem niestety trzeba robić poprawkę. Coś upada, coś się zmienia. Nie chciałbym tutaj za głęboko w to chodzić, ale zgodzicie się ze mną z tym, że absolutnie na każdym poziomie budowania Kościoła jesteśmy uzależnieni wręcz, albo powinniśmy uzależnieni być od Jego obecności, od Jego namaszczenia. To, co zostaje wzbudzone, to, co zostaje budowane, to, co zostaje wykonane, bez namaszczenia Jego obecności nie spełni swojej roli. Relacja, czyli taka współzależność od Ducha Świętego będzie powodowała w nas przepływ Jego obecności. I to jest cudowne, że Duch Święty, który łączy się z naszym duchem, zaczyna udzielać w naszym życiu to, co wcześniej mogło być nieobecne. Chciałbym tutaj otworzyć teraz Ewangelię Jana, 7 rozdział. To jest oczywiście też werset, który bardzo dobrze znamy. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Duch bowiem nie zstąpił jeszcze na ziemię, na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienie.
Duch jeszcze nie stąpił na ludzi. Na ludzi. On wcześniej może zamieszkać, ale my potrzebujemy, żeby On stąpił. Żeby On wypełnił aż do przelewu ciebie, mnie, każdego, kto pragnie. Ale to, co tutaj dotyka mojego serca, jest to, że jak głosi z Jego wnętrza, kiedy przychodzisz do Jezusa, jesteś biorcą, bierzesz, jesteś spragniony. W Ewangelii Mateusza jest napisane, że możesz być żebrzący u ducha, jesteś spragniony ducha, ale jest taki moment, że zaczynasz się napełniać i z biorcy możesz stawać się dawcą. Tutaj jest napisane, kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną wody rzeki żywej. Te wody rzeki żywej mają popłynąć z ciebie i ze mnie. Ale one nie popłyną, jeżeli nie będzie źródła w nas. Co jest źródłem w nas? Obecność Ducha Świętego. On będzie powodował nasączanie. On będzie udzielał ze swojej obecności. I dopiero wtedy my możemy zacząć realizować, udzielać komuś innemu. Dlatego nasz duch będzie czerpał z Jego obecności, z obecności Ducha Świętego w nas. Dla nas samych, będzie błogosławione nasze ciało i nasza dusza, czyli nasze myśli, nasz intelekt, ale też będzie błogosławiona społeczność, będzie błogosławiony Kościół, będą błogosławieni ludzie, dlatego że stajemy się miejscem przepływu. To tak jak jezioro Genezaret, tutaj już był wspominany Izrael, jezioro Genezaret, które przyjmuje wodę, ale też i wypuszcza do Jordanu wodę. W przeciwieństwie do Morza Martwego, w którym nie ma życia. Ono tylko przyjmuje, ale już nie ma odpływu. Życia tam nie ma, zasolenie powoduje to, że wszystko tam umiera. Więc chodzi o to, żebyśmy nie byli biorcami, albo powinniśmy być biorcami na początku, ale zbiorców stali się dawcami. Dlatego, że świat potrzebuje, miasto potrzebuje, kościół potrzebuje, życie potrzebuje, rodzina potrzebuje, praca potrzebuje. Potrzebuje dawców takich jak my, kiedy obecność Ducha Świętego będzie mogła z nas wypływać na zewnątrz. Będziemy otrzymywać to samo namaszczenie, które stąpiło na Jezusa. Nie ma innego namaszczenia. To jest to samo namaszczenie, które stąpiło na Jezusa. To jest to samo namaszczenie, którzy dostali apostołowie, które udrożniło ich do służby. Obecność i napełnienie, a w zasadzie napełnienia, bo to jest proces stały, to nie jest jednorazowy, abyśmy my mamy być uzależnieni od Ducha Świętego. My mamy stale brać od Ducha Świętego, dlatego tej obecności potrzebujemy. Wtedy dopiero staniemy się miejscem wody żywej, która będzie wypływać z nas. Zbiorcy, stale będziemy z tymi biorcami, stajemy się również dawcami. Dawcami dla świata, dla Kościoła, dla naszej służby. Po to, żeby się modlić o ludzi na przykład. To już powiedziałem. Żeby im głosić słowo. Po to, żeby mieć słowo do nich. Słuchajcie, ile ludzi potrzebuje, żeby przyjść i żeby dostać słowo od Boga. Oczywiście jest wiele form, kiedy Bóg może mówić do życia człowieka przez słowo, przez proroctwa i tak dalej, ale wiele, ja miałem już naprawdę parę takich przypadków, kiedy zupełnie mówiłem swoje myśli dla życia kogoś i się okazywały one trafne i coś mogło być zmienione. I owoc okazał się trwały. To jest weryfikacja, że owoc okazuje się trwały. Możemy wprowadzać pokój swoją obecnością. To też jest forma dawania Bożej obecności. Pamiętacie ten przykład, kiedy Jezus posyłał uczniów, kiedy powiedział idźcie i uzdrawiajcie, głoście do narodu izraelskiego, posłał 72 uczniów i tam powiedział, kiedy będziecie wchodzić do jakiegoś miejsca, bo mieli nie brać żadnego trzosa, żadnej sukni, żadnych rzeczy, być zaopatrywani tam na miejscu i powiedział, kiedy będziecie wchodzić do pokoju, niech do jakiegoś domu, żeby tam zamieszkać, niech pokój spocznie na tym domu. Jeżeli dom będzie godzien, ten pokój spocznie. Kiedy dom nie będzie godzien, ten pokój wróci. Na nich było namaszczenie pokoju. Oni nieśli ten pokój ze sobą. Oni byli dawcami. Oni przychodzili i dawali. Nie z siebie, nie z ciała, ale z namaszczenia, które w nich było. I my tego dzisiaj potrzebujemy, aby być takimi nosicielami namaszczenia Ducha Świętego w każdej sytuacji.
Życie świadomej relacji z osobą ducha będzie powodowało w nas różnicę. I najbardziej podoba mi się ta myśl, że tą różnicę w nas musi widać. My nie możemy, my często mówimy, że nie możemy się upodobniać do świata i tak dalej, i to jest wszystko prawda, ale tu chodzi o to, nie o to, żeby się upodobniać do świata, tylko żeby się upodobniać do nieba, żeby ludzie w nas widzieli, że my jesteśmy innymi ludźmi, że namaszczenie nieba jest na nas. O to trzeba zabiegać, to nie przychodzi samoistnie. W Dziejach Apostolskich, jakbyśmy mogli otworzyć pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, drugi werset. Aż do dnia, kiedy to za sprawą Ducha Świętego Jezus w domyśle wydał polecenia wybranym przez siebie apostołom. To jest jedna z ostatnich już wzmianek o działalności Jezusa na ziemi, ale tutaj jest napisane, że Jezus wydawał apostołom polecenia za sprawą Ducha Świętego. Że było coś w nim, albo ktoś, przepraszam, że była osoba w nim, która mu podpowiadała, co ma kazać, co ma zrobić, co ma, nazwijmy to, zaordynować przed swoim wniebowstąpieniem. Za sprawą Ducha Świętego. Duch Święty w nas będzie powodował różnicę, że my będziemy wiedzieć, co mamy zrobić, że my będziemy wiedzieć, co mamy powiedzieć. Jest to wzór dla nas, aby o taki wymiar służby zabiegać, o taki wymiar służby, ale też i relacji, bo ta służba bierze się z relacji z osobą Ducha Świętego. Więc widać to w Jezusie, widać w Jego działalności na ziemi, było to widać w zasadzie w każdej działalności apostołów. Powinno to widać też w nas. Chciałbym, żeby to było widać we mnie i o to się modlę. Jest zagrożenie, że taką zależność od Ducha Świętego można też utracić. I to jest taka myśl, którą gdzieś z tyłu głowy powinniśmy znać, że to jest rzecz, o którą trzeba stale zabiegać, bo można w tym zelżeć, może ona spowszednieć. I taką tragiczną uwagą apostoł Piotr dzieli się w liście do Galacjan, kiedy pisze list do Galacjan, wiemy, że tam do tych wielu do zborów pisał. W zasadzie jest to miejsce wyjątkowe, w którym nagana jest tak silna i tak mocna, że ona już nie jest powtarzalna w żadnym innym liście do innego kościoła. Kiedy nawet pisał do kościoła w Koryncie, gdzie działy się przeróżne rzeczy, który był pełen różnych darów duchowych, ale też ludzie byli nieukształtowani i wyprawiały się tam przeróżne rzeczy, to ich błogosławił na początku, cieszył się, modlił się za nich, dopiero potem personalnie zaczął napominać czy wytykać. Ale tutaj otwórzmy ten list do Galacjan, trzeci rozdział i może trzeci werset na początek. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz chcecie skończyć w ciele? Werset pierwszy. O nierozumni Galacjanie, kto was otumanił? Inny przekład jeszcze dodaje, jeszcze mocniej. Kto was zaczarował? Kto was omamił? Słuchajcie, Kościół może być omamiony. Kościół może być zaczarowany. O nierozumni Galacjanie, kto was otumanił? Pisze do Kościoła. Zaczęliście w duchu, a chcecie skończyć w ciele. To jest potężna uwaga, o której nie możemy zapomnieć, bo to może się przydarzyć każdemu z nas. Jeżeli Duch Święty zostanie wyciągnięty z Kościoła, jeżeli Duch Święty spowszednieje w Kościele, to co zostanie? Kościół może dalej działać, ale obawiam się, że już będzie sama religia. Tu czytamy, że w Kościele w Galacji obecność Ducha Świętego została zamieniona na prawo, na legalizm. To są rzeczy, które mogą przyjść i dzisiaj. Dlatego ta uwaga, myślę, że jest dla nas ważna, abyśmy pamiętali o tym, że relacja i namaszczenie Ducha Świętego nie może być zamienione z jakimkolwiek innym aktywnością religijną. Dlatego, że sprowadzi to
Twoje życie, moje życie, bo to nie tylko chodzi o Kościół, bo to może dotyczyć każdego wierzącego. Możesz być w dobrym Kościele, ale możesz pod wpływem zaczarowania, omamienia czy otumanienia znaleźć się w każdej sytuacji, jeżeli zaniedbasz relacje z Duchem Świętym. W Dziejach Apostolskich jest bardzo wiele przykładów. Ja tutaj sobie wynotowałem, może będę chciał się podzielić paroma, pokazującymi, gdzie obecność Ducha Świętego była kluczowa lub brak jej spowodował, że wybór był nietrafny. Jeżeli możemy tutaj na sam początek otworzyć sobie Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział 24. Apostołowie mieli czekać zgodnie z decyzją Jezusa, aż zostaną przyobleczeni mocą z wysokości i oni czekają. No ale w międzyczasie jak trochę się może chcieli coś zrobić, nie chcę powiedzieć, że się nudzili, zaczęli się zabierać za wybór 12 apostoła. I to było o tyle zgodne, że opierali się na proroctwie, które było wcześniej wypowiedziane, a które jest 2-3 wersety wyżej zapisane, a jego urząd niech weźmie inny. I to jest proroctwo, które zostało wypowiedziane oczywiście po śmierci apostoła, który wydał Jezusa na śmierć. Wzięli się do wyboru kolejnego, czyli zastępcy. I następnie wnieśli modlitwę. Ty, Panie, znasz serca wszystkich. Wskaż, którego z tych dwóch wybrałeś, aby zastąpił Judasza w swojej posłudze i apostołowie, do którego on się odwrócił i odszedł na własne miejsce. Potem poddali im losy i los padł na Macieja. Dołączono go zatem do 11 apostołów. No i piękna historia, jest bardzo ładna, religijna. Oni się modlili, było proroctwo, wyciągali losy, dokonali wyboru. Tylko że problem jest z tym, że mamy apostoła Macieja, o którym już więcej nic nie przeczytamy. Już go nie ma wspomnianego w dziejach w Nowym Testamencie. Nie mamy co zrobił, jakieś myśli, jakieś... Jest wybór. A ja wierzę, i to jest oczywiście mój osobisty pogląd, możecie się z tym nie zgodzić, że Bóg miał na myśli apostoła Pawła, który był już przygotowany od początku dziejów. Apostoł Paweł, który później objawił się na kartach dziejów apostolskich, który napisał pół Nowego Testamentu, według mnie miał być 12 apostołem. On miał styczność z apostołami, bo tam był na soborze i tak dalej, ale generalnie trzymał się z boku. Ale za to mamy apostoła Macieja, o którym nic nie czytamy. Dlaczego tak się stało? Ja wierzę, że dlatego, że oni przyspieszyli zanadto sprawę. Nie było jeszcze wylania Ducha Świętego. Nie było tego, który by nimi pokierował. Nie było tego, który by dał myśli Boże i wskazał na właściwy wybór. Trochę historia ta przypomina Abrahama, który miał obietnicę, że będzie miał syna Izaka, no ale też zabrakło cierpliwości. I dzięki temu mamy Ismaela, który do dzisiaj jak gdyby poprzez kraje arabskie ma wpływ na wszystko, co tam się dzieje. Dlatego cierpliwość i oczekiwanie na Ducha Świętego i głębokość tej relacji naprawdę są kluczowe w sytuacjach, aby nie popełnić błędu. Kawałek dalej, 19 rozdział Dziejów Apostolskich. Mamy też bardzo fajną, ciekawą historię. Dzieje apostolskie, 19 rozdział, od 13 do 15. I historia mówi o synach niejakiego z Cefasa. Niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy również próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad ludźmi opanowanymi przez złe duchy. Mawiali: zaklinam was przez Jezusa, którego głosił Paweł. Tak czyniło 7 synów niejakiego z Cefasa, arcykapłana żydowskiego. Jednego razu zły duch odpowiedział: Jezusa znam, wiem, kim jest Paweł, lecz wy kim jesteście? I to jest taka może śmieszna historia, gdyby nie to, że ci synowie z Cefasa, oni byli synami arcykapłana.
oni funkcjonowali w ówczesnym systemie religijnym. To nie byli czarownicy, to nie byli magowie, którzy przyjechali z innego kraju. To byli synowie arcykapłana. Ja wierzę, że każdy syn arcykapłana przeszedł przez rabinistyczną szkołę, miał nauki i tak dalej. Oni byli wykształceni w ówczesnej teologii. I co oni chcieli zrobić? Czy chcieli zrobić coś złego? Chcieli pomóc ludziom chorym, chcieli pomóc ludziom zademonionym. Wypowiadali prawdziwe słowa, bo wypowiadali ze względu na Jezusa, czyli odniesienie było dobrze. Co poszło nie tak? Co poszło nie tak, że Paweł przychodził i pokazywał swój autorytet? Duch Święty w Pawle, którego oni nie mieli. Duch Święty w Pawle. Duch czynił różnicę. Obecność Ducha Świętego w tej sytuacji czyniła różnicę, że oni nie mieli autorytetu, oni nie byli uprawomocnieni przez niebo do wykonywania tej posługi. Dlatego duch, który był w tym opętanym człowieku, bardzo szybko się z nim rozprawił. Ja nie czytam o takich sytuacjach, żeby Paweł miał tego typu problemy. On znał autorytet Ducha Świętego, wierzę, że jego społeczność była bardzo głęboka, że chodził z nim cały czas i wystarczyło chustki kłaść, które były wcześniej na apostole Pawle, na chorych i oni wyzdrawiali. Więc o taką obecność nam chodzi. Taka obecność Ducha Świętego czyni różnicę. W Dziejach Apostolskich 16 rozdział widzimy historię, kiedy apostoł Paweł jest w swojej podróży misyjnej. To jest 16 rozdział, Dzieje Apostolskie, 16 rozdział od 6 do 10 przeczytam. Przez Frygię i Galację przeszli nie głosząc słowa. Czyli apostoł Paweł, który jest w podróży misyjnej. A podróż misyjna, wedle wszelkich założeń religijnych, polega na tym, że idziesz i głosisz słowo. Tak? Pastor często wyjeżdża w podróż misyjną, my nie, ale inni może tak. Więc na tym polega. A tu przychodzi Duch Święty i mówi, powstrzymuję was od tego. I powstrzymał ich od tego w Azji. Gdy zbliżyli się do Mizji, próbowali skierować się do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im na to. Słuchajcie, z punktu widzenia poprawnej, prawidłowej strategii głoszenia Ewangelii, to idziesz i głosisz wszędzie, gdzie jest taka możliwość, wszędzie, a Duch Święty przychodzi i ma inne plany. Naprawdę trzeba mieć w sobie dużo pokory, żeby się wyłączyć w pewnym momencie, przejść w ogóle nie głosząc słowa przez jeden region, przez drugi region, zadawać sobie pytania w międzyczasie, no to po co ja tu jadę, dlaczego tyle tygodni gdzieś byłem na statku, gdzieś w podróży, tyle tygodni w niewygodach, i mam nie głosić słowa. Ale wyjaśnienie przyszło. Cierpliwość się opłaciło. Bo zaraz potem w widzeniu zobaczył, aby wyruszyć do Macedonii. I tam widzimy wylanie Ducha Świętego. Dlatego, że prowadzenie Ducha Świętego jest na tyle subtelne, że najczęściej ono będzie się różniło od prowadzenia, które wynika z naszego ciała. Nasze plany, nasze zamierzenia, one mogą być poprawne. Ale musimy być przygotowani na to, że kiedy Duch Święty przyjdzie i kiedy Duch Święty się objawi i Duch Święty zacznie w nas działać, to się okaże, że trasa będzie przebiegać zupełnie inaczej. Nie po tej linii, którą chcielibyśmy sami, często w dobrej wierze przeforsować. Czytajmy dalej, Dzieje Apostolskie, 6 rozdział. Tak naprawdę to w każdym rozdziale tych przykładów jest dużo. I teraz mamy znowu miejsce, które mówi o człowieku, który bardzo wysoko położył społeczność z Duchem Świętym. Mowa jest o Szczepanie. Dzieje Apostolskie, 6 rozdział od 3 wersetu, kiedy apostołowie prowadzili Kościół, zdali sobie sprawę, że zaniedbują głoszenia słowa, zaniedbują modlitwę, bo są za bardzo przepracowani. I mądrość Ducha Świętego nakazała im, aby wybrali osobę, która będzie im po prostu pomagała, która zajmie się sprawami organizacyjnymi. Dlatego znajdźcie sobie bracia 7 mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych ducha i mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek. A o jaki obowiązek chodziło? O obowiązek usługiwania przy stołach. O obowiązek
obsługiwania, pomagania dla Kościoła. Znajdźcie sobie pełnych ducha i mądrości. Powiem, aż zadrżałem, jak zobaczyłem, jak wysoko w pierwszym Kościele był podniesiony standard obecności Ducha Świętego pośród służby. Usługiwanie przy stołach. Wybrali zatem Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego. Możemy sobie dalej potem powiedzieć, co ten Szczepan jeszcze umiał pokazać, bo to on nie został zamknięty w kuchni czy na stołówce. W 8 rozdziale tego samego, 8 wersecie tego samego rozdziału możemy czytać, co do Szczepana, to pełen łaski i mocy czynił cuda i wielkie znaki wśród ludu. Ale został powołany do usługiwania przy stołach. I to było ważne, że musi być pełen Ducha Świętego. Myślę, że warto czasami zastanowić się nad tym standardem, który był w Kościele, w pierwszym Kościele chrześcijańskim i po prostu wracać też do niego. Prorokini Anna i Symeon. To są, nie będziemy może to otwierać, znamy dobrze te opowieści, zawarte są w Ewangelii Łukasza, ale te dwie osoby też zwróciły moją uwagę, dlatego że były wierne w swojej służbie. Prorokini Anna codziennie była w świątyni, modliła się, Symeon tak samo. I prowadzeni przez Ducha Świętego chcieli ujrzeć Mesjasza. Mesjasz był obiecany narodowi żydowskiemu. Oni czekali, to już setki lat trwało, większość czekających już po prostu wymiękła, już powiedziała, że chyba to już nic z tego nie będzie. Oni czekali w modlitwach, w postach i dostali impuls od Ducha Świętego. Idź do świątyni. Jak wyglądała świątynia w ówczesnych czasach? Znamy ze zdjęć, ci, którzy byli, widzieli. To było ogromne miejsce. Tam było setki, jeśli nie tysiące pielgrzymów. Tam sprzedawali gołębie, różne te na ofiary. W takim tłumie Anna i Symeon spotykają kobietę, która ma dziecko na rękach. I Duch Święty mówi, to jest Mesjasz. Powiedzcie mi, ile wiary trzeba mieć w sobie, żeby w dziecku, niemowlęciu, zobaczyć Mesjasza. I oni nie zadawali pytania, czy to na pewno, czy to ten, a jak to będzie, przecież to dziecko. Oni, kiedy zobaczyli to dziecko, oni zaczęli dziękować Bogu za Mesjasza. Wiara przez Ducha Świętego została podniesiona na taki poziom, że widzisz dziecko malutkie, niemowlak, a ty wiesz, że to jest Mesjasz. Cudowne objawienie. Tego z ciała nie można wykreować. Tego z ciała, tej sytuacji, żeby w tym tłumie spotkać kobietę, która przybyła z Nazaretu z mężem i z dzieciąteczkiem. Ja wierzę, że takich dzieci w tym momencie w świątyni było multum. Do którego podejść. Ludzie przynosili do błogosławieństwa te dzieci z całego Izraela. Izrael miał jedną świątynię, więc z każdego zakątku Izraela ludzie szli i zgodnie z prawem, które ówcześnie obowiązywało, nieśli dzieci do błogosławieństwa. Nie wierzę, że tam był Jezus sam. Tam było dziesiątki, jak nie setki podobnych sytuacji, ale dzięki Duchowi Świętemu prorokini Anna i Symeon wiedzieli, gdzie podejść. I byli absolutnie pewni. Nie dopuszczali nawet cienia, że to może być pomyłka, albo może by się trzeba było upewnić, albo może sprawdzić, albo może przepytać tych rodziców, czy to rzeczywiście, czy się nie mylą. Czujność i gotowość w ich sercach została wynagrodzona. Namaszczenie to jest wartość, o którą warto zabiegać. O którą warto zabiegać dla siebie, dla domu, dla kościoła, tak jak powiedziałem, dla służby. I może jeszcze jeden mniej oczywisty przykład zapisany w pierwszej księdze Mojżeszowej. Tak lubię czasami wyjść poza schemat, ale myślę, że Biblia nas też tego uczy, żeby nie funkcjonować w schematach. Pierwsza księga Mojżeszowa 41. I to mamy historię Józefa, który jest sprzedany w Egipcie. I oczywiście cała historia tam, jak on się dostał, gdzie on tam był w więzieniu i całe te historie dobrze znamy. Ale werset, który bardzo mnie dotknął, dlatego że zaraz powiem, dlaczego on jest taki nieszablonowy, mówi w ten sposób.
To są słowa Faraona o Józefie. Czy znajdziemy człowieka podobnego temu, zapytał Faraon, w którym byłby Duch Boży jak w nim? W którym byłby Duch Boży jak w nim? Jak ja to lubię, ten werset, kiedy widać namaszczenie Ducha Świętego w tobie i we mnie. Widać z zewnątrz. Faraon, świecki król czy świecki władca, on rozpoznaje działalność Ducha Świętego w Józefie. Werset dlatego jest, że tak powiem, nieszablonowy, dlatego że zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w Starym Testamencie Duch Święty operował w królach, w prorokach albo w kapłanach. I to jest namaszczenie, które było im przynależne Ducha Świętego. Rzadko gdzie są miejsca, ale są, gdzie zwykły człowiek, o którym nie czytamy, żeby był Józef nie był ani królem, ani kapłanem, ani prorokiem, chociaż miał prorocze sny, ale nie był w urzędu proroka, żeby Duch Święty był tak rozpoznawalny w nim. I to jest cudowne, że nie tylko mamy przykłady z Nowego Testamentu, z Nowego Przymierza, ale już na samym początku, w pierwszych rozdziałach Biblii możemy czytać o mężach pełnych Ducha Świętego, którzy nie byli specjalnie, nazwijmy to, urzędnikami religijnymi. Ale ta różnica, ta obecność Ducha Świętego była tak widoczna, że wpłynęła na to wszystko, na całą tą sytuację, na Egipt, na Faraona, na jego rodzinę, na zabezpieczenie finansowe, że oni nie musieli z głodu umrzeć tam, całą tą piękną historię. Więc warto walczyć o to. I będę powtarzał jeszcze raz i stale to będę powtarzał, że jeśli cię wypełnia Duch Święty, to musi to widać na zewnątrz. Tego nie można ukryć. Oczywiście On jest wewnątrz nas, ale to przynosi owoc, błogosławiony owoc. Ludzie będą to dostrzegać, ludzie będą do tego lgnąć. Jezus prosił Ojca o Ducha Świętego dla ciebie i dla mnie. I mamy to zapisane w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, 16-17 werset. Ja natomiast będę prosić Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Duch prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Ja natomiast będę prosił Ojca. Jezus prosił Ojca o Ducha Świętego dla każdego z nas. Dlaczego to mówię? Dlatego, że jeżeli Jezus prosił, to my też mamy obowiązek i powinniśmy prosić. To się nie dzieje z automatu, to nie jest rozdawane z puli, bo jesteś członkiem Kościoła. To nie jest rozdawane, bo już chodzisz z Panem, czy chodzę z Panem 10, 15, 20 lat. Jezus prosił Ojca. My też prośmy, a ja wierzę, że każdy, kto prosi, nie będzie zawiedzony. Każdy, kto woła, ten otrzyma. I z taką ufnością musimy do tego podejść. Dlatego, że dzięki modlitwie Jezusa masz otwarte drzwi. Mamy otwarte drzwi do tego namaszczenia. To nie jest coś, co musimy wyważać. Jezus to otworzył, ale determinacja nasza, chęć nasza będzie powodowała, czy ja i ty wejdę w te drzwi, aby zostać w bezpośredniej relacji z namaszczeniem Jezusa, Ducha Świętego. Jeśli chcemy, aby był Jezus Panem nad Kościołem, a ogłaszamy to, tak, że On jest głową, On jest Panem nad Kościołem, to nie ma innej możliwości, żeby Duch Święty nie był Panem w Kościele. I do tego, z taką perspektywą powinniśmy patrzeć na Kościół. Jeśli Jezus ma być Panem nad Kościołem, to Duch Święty musi być Panem w Kościele. I to musi być obecność bez warunków wstępnych. Często zdarza się tak, że wołamy: Duchu Święty, przyjdź, objaw się, wypełnij nas, ale z tyłu głowy mamy warunki, jak się to ma stać. Że to ma być w ten sposób albo w inny sposób. Pozbądźmy się, dajmy wolność działania. Dlatego, że nikt nie jest w stanie z ludzi ograniczyć jego działanie. Boże Słowo mówi, że On przychodzi jak wiatr.
z kierunku czasami, którego się nie jesteśmy w stanie zweryfikować i odchodzi w drugą stronę. On musi mieć przestrzeń do działania. On musi mieć wolność w moim i w Twoim sercu. Dlatego, że jeżeli sprzedamy taką naukę o obecności Ducha Świętego w Kościele, to w Kościele zostanie już pusta religia. Ktoś kiedyś powiedział, że gdyby Duch Święty dzisiaj został zabrany z Kościoła, to, nie wiem, różne cyfry padają, 80% Kościołów mogłoby się nie zorientować. Nie chciałbym się znaleźć w takiej sytuacji, że nie widzę jego braku. Raczej chciałbym się znaleźć w sytuacji, kiedy będę zabiegał o jego obecność, będzie ona dla mnie cenna i będę robił wszystko, żebym nie był nie szkodą, ale żebym był użyteczny dla jego posłannictwa. Duch Święty niesie ze sobą życie, radość i sprawiedliwość. I to jest obecność Jego. I my tego potrzebujemy. Wejdźmy na tory, gdzie jeżeli pozbędziemy się tego, to wejdziemy na tory, które prędzej czy później, tak jak w Galacji, doprowadzą nas do jakiegoś takiego zaczarowania, otumanienia, że będziemy mówili, że jest wszystko dobrze, że jest wszystko fajnie, ale relacji obecności Ducha Świętego nie będziemy zażywać. Więc niech to będzie cenne dla nas, niech to będzie ważne dla nas. Zabiegajmy o relacje i namaszczenie, bo to sprawi różnicę w Tobie i we mnie. I moją modlitwą, moim marzeniem jest to, aby pierwsze w moim życiu, czy w moim domu, czy w mojej pracy, czy w Kościele ta różnica była widoczna. Że kiedy ludzie zaczynają rozmawiać ze mną, czy zaczynają rozmawiać z kimkolwiek was, czy przychodzą do kościoła, czy przychodzą do domu, oni nawet bez wypowiedzenia, czy bez usłyszenia słów, oni widzą, że jest jakaś różnica. A Duch Święty będzie chciał nas w tej relacji prowadzić dalej i dalej, obsypywać kolejnymi darami, kolejnymi rzeczami, po to, aby Jego Kościół, aby Jego Królestwo tutaj na tym miejscu i na każdym innym mogło być budowane. Ja wierzę, że to jest wyzwanie dla mnie osobiście. Ja wierzę, że to jest też wyzwanie dla każdego z was. Jeżeli się zgadzacie z tym, to powiedzcie amen.